Uprzejmie proszę o zajmowanie miejsca. Proszę wszystkich o powstanie po hymnie. Otwieram 14. sesję Rady Miasta Olsztyna, zwołaną na wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w trybie artykułu 20 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym. Witam serdecznie prezydenta Olsztyna, pana Piotra Grzymowicza, pierwszego zastępcę prezydenta Olsztyna, pana Jarosława Słomę, drugiego zastępcę prezydenta Olsztyna, panią Halinę Zaborowską-Borów, drugiego zastępcę prezydenta Olsztyna, pana Bogusława Szwedowicza, sekretarza miasta, pana Mirosława Pampucha, skarbnika miasta, panią Wiesławę Nawodczyńską, dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, dyrektorów podległych miastu jednostek, przewodniczących rad osiedli, przedstawicieli mediów oraz wszystkich gości przybyłych na dzisiejszą sesję Rady Miasta. Szanowni Państwo, zgodnie z ilością, proszę o ciszę, rozpoczęliśmy sesję. Szanowni Państwo, zgodnie z ilością złożonych podpisów na liście obecności stwierdzam, że na sesji obecna jest ustawowo wymagana liczba radnych konieczna do prawomocnego podejmowania uchwał. Jednocześnie proszę o potwierdzenie swojej obecności w systemie elektronicznym poprzez włożenie karty do czytnika i wciśnięcie błękitnego przycisku z napisem obecność. Dziękuję. Na sekretarzy wyznaczam radną Krystynę Flis oraz radnego Mariana Zdunka. To się pana radnego Zdunka nie ma. Niby, tak jakby był, a go nie ma. Nieskutecznie poproszę jeszcze o potwierdzenie w systemie. Jeśli to proszę się przesiąść obok, może ze swoją kartą, czytnikiem być może to pomoże. Bo nie moglibyśmy powołać na sekretarza nieobecnego radnego. A go widzimy jako tak. Oj, kolego, koleżanko. Proszę zmienić miejsce ze swoją kartą. Karta nie działa. To jest problem. Problem, bo mamy głosowania. Mówimy to, bardzo przepraszam za przymusową przerwę, ale system musimy... Czyli wszyscy mamy, tak? Czy możemy wszyscy wyjąć swoje karty? Nie. Jest, już podobno coś działa. Aha, czyli w urządzeniu kontrolnym jest logowanie, tylko nie mamy na tablicy. Czyli rozumiem, że w systemie jest zalogowane, tak? Czyli w dokumentacji z tej sesji będzie radny odnotowany jego obecność. Jest zalogowany radny, czyli po prostu nie mamy tylko odczytu. Ja mam pytanie do radcy prawnego, żeby się wypowiedział. Jeżeli w systemie mamy potwierdzoną obecność i widzimy wszyscy radnego, czy możemy uznać za prawidłowość rejestracji? Bardzo proszę. To znaczy jak najbardziej, ponieważ wystarczy do tego złożenie podpisu na liście obecności. Dziękuję bardzo. W związku z powyższym dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informuję, iż porządek dzisiejszej sesji został przekazany Państwu radnym w terminie wskazanym w paragrafie 15 ustęp 3 regulaminu Rady Miasta stanowiącego załącznik nr 7 do Statutu Miasta Olsztyna. Informuję, iż w dniu wczorajszym do Biura Rady Miasta wpłynął wniosek radnego Marcina Kuchcińskiego skierowany do Rady Miasta za pośrednictwem radcy prawnego o wykreślenie z porządku obrad 14. sesji Rady Miasta Olsztyna projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Przeczytam tenże wniosek do wiadomości Wysokiej Rady. W imieniu mojego mocodawcy radnego Marcina Kuchcińskiego na podstawie załączonego pełnomocnictwa wnoszę o wykreślenie punktu drugiego z porządku obrad 14. sesji Rady Miasta, to jest projektu uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
numer roboczy 180/15 z uwagi na złożenie w dniu 6 października 2015 roku wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji prezydenta miasta Olsztyna z dnia 10 września 2015 roku dotyczącej reklamacji posła na Sejm RP Jerzego. Uzasadnienie. Na dzień 7 października 2015 roku została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miasta Olsztyna w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego Marcina Kuchcińskiego. Z uwagi na złożenie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji sądu, podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego przed rozpatrzeniem wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji będzie przedwczesne i uniemożliwi zweryfikowanie zapadłej decyzji. Pan Kuchciński posiada miejsce zameldowania i zamieszkania na terenie miasta Olsztyna. Jest wpisany do rejestru wyborców. Podjęcie uchwały w tym stanie rzeczy jest nieuzasadnione. Zgodnie z zapisem artykułu 20 ustęp 4 ustawy o samorządzie gminnym do zmiany porządku obrad wymagana jest zgoda wnioskodawcy, czyli Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Czy klub radnych wyraża taką zgodę? Bardzo, kto w imieniu klubu? Ogłaszam 15 minut przerwy. Ogłaszam 15 minut przerwy. Oczywiście kopię, tak. Można dać to, bo to jest odmienione. Dałam to pismo, które ja... Wszystko, co mam, dałam. Dziękuję, 15 minut przerwy. Internet jest, ale mówię ci... Halo, można prosić o głos. O, proszę koleżanki, kolegów radnych, proszę o zabranie miejsc, zajęcie swoich miejsc. Wznawiam posiedzenie. Co prawda zadałam pytanie klubowi radnych. W międzyczasie o głos poprosił, rozumiem, że chodzi o sprawy formalne, tak? Czyli pozwoli, w takim razie udzielę głosu, ale tylko w sprawach czysto formalnych, zanim klub odpowie, bo być może będzie mieć wpływ wypowiedź radnego na decyzję klubu, to udzielam głosu radnemu Marcinowi Kuchcińskiemu w sprawach formalnych. Dziękuję pani przewodnicząca, szanowna rado. Szanowni państwo, tak jak pani przewodnicząca powiedziała, ten wniosek był mój, ja to potwierdzam, ten wniosek, który został przeczytany, to jest mój wniosek, to są moje zdanie, moja opinia na ten temat. Tyle w kwoli wyjaśnienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja zresztą przypomnę, że ja w pierwszym zdaniu swojego wystąpienia króciutkiego powiedziałam, że jest to wniosek radnego, ale cieszę się, ponieważ dalsze moje zacytowanie wniosku złożonego przez mecenasa, rozumiem, że jednoznacznie radny się pod tym podpisuje i traktujemy to wszyscy, że jest to wniosek radnego, o czym zresztą stwierdziłam, ale wyjaśnia radny, że jest to wniosek radnego Kuchcińskiego. Udzielam głosu teraz przewodniczącemu Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni państwo, nie zgadzamy się na wykreślenie punktu 2 porządku obrad, ponieważ wniosek wystosowany przez pana Marcina Adamczyka w imieniu radnego Marcina Kuchcińskiego zawiera nieparafowane skreślenia oraz jest wewnętrznie sprzeczny. Po pierwsze, w uzasadnieniu jest mowa o nieważności decyzji prezydenta, podobnie jak w żądaniu, w petitum wniosku. Po drugie, po konsultacji z prawnikiem wskazujemy, że prawo nie przewiduje możliwości stwierdzenia nieważności przedmiotowego orzeczenia sądu. I po trzecie, wniosek o stwierdzenie nieważności nie ma charakteru suspensywnego, to jest nie wstrzymuje wykonania wydanego rozstrzygnięcia. W związku z czym, tak jak na początku, nie zgadzamy się na wykreślenie tego punktu z porządku obrad. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych pozostałych chciałby
za zgodą Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłosić jeszcze jakieś zmiany do porządku obrad? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Proszę radnego Krzysztofa Marka Nowackiego, wyznaczonego z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, o przedstawienie projektu uchwały. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Jest to sala szczególna, w której jesteśmy dzisiaj. Jest godło. Przed chwilą był odegrany hymn O Warmio Moja Miła. Za plecami naszymi jest fragment ślubowania naszego, że wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej. To taki mój, proszę Państwa, wstęp, żebyśmy pamiętali, gdzie jesteśmy, kto nas wybrał i po co tu jesteśmy, Panie Prezydencie i Szanowni Radni. Proszę Państwa, repetitorium est magister studiorum. Powtórka jest ojcem, matką wiedzy. Stąd też pozwolę sobie przypomnieć sprawy, które są Państwu doskonale znane. Przypomnę, ponieważ może nie wszyscy mieszkańcy naszego szacownego Grodu nad Łyną mają tą wiedzę, tą świadomość, co się dzieje w Olsztynie, a konkretnie w Radzie Miasta od miesięcy. Więc proszę o wybaczenie, że może zbyt długie moje wystąpienie, ale przytoczę uzasadnienie naszego wniosku. Pan Marcin Kuchciński w wyniku wyborów, które odbyły się w dniu 16 listopada roku 14, został wybranym radnym Rady Miasta Olsztyna. W myśl artykułu 11, paragraf 1, punkt 5 Kodeksu Wyborczego, prawo wybieralności do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, czyli proszę Państwa bierne prawo wyborcze, przysługuje osobie mającej prawo wybierania do tego organu. Prawo wybierania do Rady ma każdy polski obywatel, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. Zmiana miejsca zamieszkania na miejscowość położoną poza obszarem miasta Olsztyna powoduje utratę prawa wybieralności do Rady Miasta Olsztyna, co skutkuje wygaśnięciem rzeczonego mandatu. W przypadku pana Marcina Kuchcińskiego utratę zamieszkania na terenie miasta Olsztyna potwierdza prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie, Sądu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Dnia 24 marca roku 15. Sygnatura akt X, numer sprawy 11/13/15, wydane w przedmiocie skargi Jerzego Szmita na decyzję prezydenta miasta Olsztyna z dnia 10 września roku 15. Znak BOK 5010.41/2015. Nieuwzględniającej reklamacji w sprawie ujęcia w rejestrze wyborców Marcina Kuchcińskiego. Sąd rejonowy, uwzględniając skargę, w której Jerzy Szmit wykazał, że radny nie zamieszkuje w Olsztynie, nakazał wykreślenie Marcina Kuchcińskiego z rejestru wyborców prowadzonego przez gminę miasta Olsztyna. W związku z prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego, podkreślam, prawomocne orzeczenie sądu powszechnego potwierdzającym utratę domicylu, czyli miejsca zamieszkania na terenie miasta Olsztyna radnego Marcina Kuchcińskiego, a zatem wobec utraty prawa wybieralności przez radnego, Rada Gminy stosownie do artykułu 383 paragraf 2 Kodeksu Wyborczego, przypominam, jest to prawo obowiązujące w Polsce, zobowiązana jest do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu. Mam nadzieję, prosimy również, żeby zgodnie z artykułem 383 Kodeksu Wyborczego o umożliwienie radnemu Kuchcińskiemu złożenie wyjaśnień stosownych, aczkolwiek uważam, że owe pismo, wystąpienie pana radnego spełnia ów wymóg formalny. Prosimy więc Szanowną Radę, naszych oponentów politycznych, z którymi jesteśmy w sporze, ale spór buduje dobro, o rozważenie tych przesłanek. Pamiętajmy, proszę Państwa, o tym, że podejmiemy decyzję nie tylko tu dla siebie, ale dla tych, którzy przyjdą po nas. Jestem nauczycielem, uczę wiedzy o społeczeństwie. Co ma powiedzieć po naszych decyzjach nauczyciel uczniom w szkołach? Jakie przesłanie przesyłamy? Podsumowując, proszę Państwa, wszystkich radnych o rozważenie tej kwestii, nie kierowanie się względami osobistymi, intencjami politycznymi, swoim własnym chcieństwem, ani decyzjami być może swoich przełożonych. Proszę Was bardzo o postąpienie zgodnie z tym, co powiedziałem na początku. Przed nami jest orzeł w koronie biało-czerwony. Odsłuchaliśmy hymnu, który jest wyrazem troski o dobro wspólne.
A przede wszystkim, proszę Państwa, raz jeszcze, wspomnijmy na nasze ślubowanie. Tam jest mowa o prawie, o sądach. Pani Przewodnicząca, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości prosi Panią o przeprowadzenie stosownej dyskusji, dysputy i prosimy jednocześnie, rekomendujemy przyjęcie naszego wniosku jako zasadnego, spełniającego wszystkie wymogi formalne, a również wniosku, który rozstrzyga tą trudną sprawę, która jest sprawą znaną w mieście, sprawą bulwersującą, sprawą, która nie powinna w ogóle mieć miejsca, bo można było ją uciąć dzień wcześniej, dwa dni wcześniej, cztery dni wcześniej, tydzień, zgodnie z zasadami, które obowiązywały kiedyś w państwie polskim i każdy Polak wiedział się zachować w takiej sytuacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zgodnie z zapisem artykułu 383, paragraf 3 ustawy Kodeks Wyborczy, przed podjęciem uchwały, o czym zresztą mówił, wspominał również, potwierdzał wnioskodawca, czyli przed podjęciem uchwały o wygaśnięciu mandatu, należy umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień. Czy radny Marcin Kuchciński chciałby w tym miejscu złożyć jakieś wyjaśnienia? Kiwa głową, że tak. Udzielam głosu radnemu Marcinowi Kuchcińskiemu. Proszę bardzo. Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Tak jak Pani Przewodnicząca w początkowej fazie sesji przeczytała wniosek, mój wniosek, w chwili obecnej złożyłem wołania od tych decyzji i wydaje mi się, że ta sprawa jeszcze jest nierozstrzygnięta. Wydaje mi się, że podjęcie dzisiaj decyzji o wygaszeniu mojego mandatu może być przedwczesne i dlatego proszę Wysoką Radę o danie mi szansy na wykorzystanie wszystkich dostępnych możliwości prawnych, żeby tą sprawę wyjaśnić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę w związku z powyższym chętnych. Nie działa. Przepraszam. Tak jest. Już nam system działa. Udzielam głosu radnemu przewodniczącemu Komisji Klubu Prawa i Sprawiedliwości Dariuszowi Rudnikowi. Proszę bardzo. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Szanowny kolego Marcinie, w naszym wniosku wydaje się, że wyjaśniliśmy, że masz do dyspozycji wszelkie środki i prawne, i wszelkie możliwości ludzkie wyjaśnienia i załatwienia tej sprawy honorowo, bez błędnej zwłoki. Procedury, które są przewidziane prawem, działają i dają Ci możliwość odwołania się. Natomiast są pewne sprawy, które powinny być ponad to i tutaj widzę, że powinieneś podjąć decyzję, która no jak gdyby uwolni Radę od tych niepotrzebnych, przykrych sytuacji. Tyle. Dziękuję bardzo. Udzielam głosu radnemu Czesławowi Jerzemu Małkowskiemu. Proszę bardzo. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Przed sesją dziennikarze spytali mnie, jak będę głosował. Jak i dlaczego tak, a nie inaczej. Już przed sesją powiedziałem, że będę przeciwny tej uchwale i potwierdzam to dzisiaj, że również swoich radnych z swojego klubu też do tego będę starał się przekonać. Dlaczego? Bo to jest zasadnie pierwsze. Dla mnie, póki co, na obecną chwilę, rzecz ma wymiar wyłącznie medialny. Nie widziałem żadnego dokumentu na oczy, który przekonałby mnie do tego, że trzeba tak, a nie inaczej głosować. Po drugie, proszę Państwa, czas, w którym to się rozstrzyga. Cała sprawa trwa już miesiące. Dlaczego? Dlatego, że jest bardzo złożona. Jeśli złożona, to chciałbym mieć wiarygodne, kompletne wyjaśnienie sprawy. Trzecie, wreszcie powiedziałem, nie słyszałem jeszcze zdania pana Kuchcińskiego. Dzisiaj usłyszałem. Powiem tak, mam większą wiarę do człowieka, który mówi i patrzy mi w oczy, niż do zamiarów politycznych, które się przejawiają na tej sesji. I dlatego właśnie będę głosował przeciw, dając szansę na wyjaśnienie pełnej sprawy i również dając sobie czas na to, by być uzbrojonym w udokumentowane wyjaśnienie sprawy. Ja nie mam pretensji do klubu PiS-u, absolutnie. Wręcz odwrotnie, powiedziałem przed kamerą,
chylę czoła przed sprawnością polityczną tego gremium. Ma do tego prawo, wilcze prawo polityczne, bo trwa kampania wyborcza. Nie może mieć o to żadnych pretensji. Natomiast ponad polityczną ideą, o której była tu mowa, trzeba mieć poczucie rzeczywistości, twardych faktów potwierdzonych przez ludzi, którzy to badają. Mnie nie do końca przekonuje tak zwana jednoinstancyjność w orzecznictwie, bo jak na razie mamy decyzję, podobno mamy, ja tego nie widziałem, ale jeżeli, a priori, pierwszy instans, w dobrym prawie, w świecie demokratycznym, zawsze funkcjonuje dwuinstancyjność. To dlatego również to, o czym tu była mowa, mnie do końca przekonuje. A jeżeli jeszcze do tego słyszę dzisiaj z ust pana Kuchcińskiego, że wszczął procedurę odwoławczą, a więc widocznie jest jakaś formuła w tym, to proszę państwa, zawsze trzeba dać szansę do końca wyjaśnienia sprawy. I na koniec, to nie ja wybierałem pana Kuchcińskiego i nie ja chciałbym decydować, czy on ma być radnym, czy nie. Nie przede mną on będzie składał sprawozdanie przed swoimi wyborcami. I dobrze, gdyby to też mieć na uwadze. Reasumując, proszę państwa, uważam, że dzisiejszy projekt uchwały nie jest niczyim błędem, absolutnie. Powtarzam raz jeszcze, nie wnoszę żadnych uwag co do działania klubu PiS. Natomiast my, jako radni, ale ludzie przede wszystkim, bo zawsze liczy się najpierw człowiek, dopiero jego wszystkie pochodne cechy, płeć, stanowisko i tak dalej, i tak dalej. I tak, z szacunku do człowieka, chcę, by dano szansę panu Kuchcińskiemu na pełne wyjaśnienie sprawy. W związku z tym zwracam się z prośbą, by jednak dać tą szansę, a dzisiaj powiedzieć nie. Póki co nie wycofuję tego mandatu. Jak przyjdzie czas, że będziemy przekonani, dokumenty będą uwiarygodnione, ja będę widział je przed oczami, to wtedy zagłosuję przeciw. Na pewno za utratą mandatu, ale wtedy, kiedy miał do tego absolutną pewność. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ad vocem udzielam głosu radnemu Dariuszowi Rudnikowi. Proszę bardzo. Dziękuję pani przewodnicząca. Panie przewodniczący Małkowski, no ja zrozumiałem z pańskiej wypowiedzi, mówiąc szczerze, tylko tyle, że będzie pan głosował przeciwko temu wnioskowi, bo w uzasadnieniu był pan za, a nawet przeciw. No, technika gry na czas, w cudzysłowie, w polskim prawie jest znana szeroko i praktykowana w naszym najbliższym otoczeniu i też to rozumiem, ale naprawdę miejmy litość nad sobą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Udzielam głosu radnemu Jarosławowi Babalskiemu. Proszę bardzo. Dziękuję. Szanowna pani przewodnicząca, szanowny panie prezydencie, Wysoka Rado, szanowni państwo. Przyznam, że czuję ogromny dyskomfort sytuacji, w jakiej dzisiaj się znalazłem. Za chwilę dokonamy aktu głosowania. Głosowania, które bynajmniej nie będzie rozstrzygać o przyjęciu rozwiązania służebnego wobec lokalnej społeczności. Mam na myśli podjęcie uchwały o przystąpieniu na przykład do budowy, remontu, czy też podjęcia innej szczytnej inicjatywy będącej wynikiem tworzenia lokalnego prawa. Niestety dzisiaj los przypisał nam do odegrania rolę sędziego we własnej sprawie. W sprawie, w której powiedziano już tak wiele i gdzie padały różne argumenty. 30 września podczas 13 sesji Rady Miasta, gdyby nie zabrakło odwagi, sprawa mogła być jednoznacznie zamknięta, gdyż bezsporne jest dla mnie orzeczenie Sądu Rejonowego. Dziwi więc fakt naigrywania się z postanowienia poprzez próby stosowania różnych forteli. Nie rozumiem zatem tego ewidentnego czasu grania na czas. Na kanwie tej sytuacji warto w tym miejscu zadać retoryczne pytanie. Czy my wszyscy, jak tu siedzimy, rozumiemy jeszcze, co to jest honor i prawość? Czy człowiek wybrany do składu Rady Miasta, łamiąc prawo, może godnie reprezentować swoich wyborców? Bez wątpienia radny musi posiadać ugruntowany i powszechnie akceptowany system wartości. Szczególnie gdy mówimy o imponderabliach, które są definiowane jako rzecz nieuchwytne, nie dające się dokładnie zmierzyć. Przecież często w życiu odwołujemy się do takich nieuchwytnych kategorii jak honor czy uczciwość. Nie dewaluujmy zatem dzisiejszym głosowaniem tych wartości. Osobiście nie dopuszczam takiej ewentualności, aby dzisiejszym głosowaniem przeciw wygaszeniu mandatu radnego może dojść do zdeptania wartości, do których się odwołuję. Puentując, zacytuję słowa z powieści Henryka Sienkiewicza.
kończ was wstydu oszczędź. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radny Krzysztof Marek Nowacki. Proszę bardzo. Szanowni radni, panie prezydencie, szanowni państwo, kiedy tak patrzę na tę sytuację, to o tempora omores, o tempora omores, Cicero, w mowie wobec Katyliny. Co za czasy, co za obyczaje. Państwo jesteście elitą Platformy Obywatelskiej, klubu pana prezydenta. Panie prezydencie, pan ma swoją koalicję poszerzoną o pana Małkowskiego, jak widzę. To od was zależy, jaka będzie decyzja. Jesteście dyrektorami szkół. Pamiętajcie, że wychowujecie młodzież. Jesteście dyrektorami różnych instytucji. Macie swoje rodziny bliższe i dalsze. Pamiętajcie o tym. Tak nie można, proszę państwa. Wyrok sądu jest obligatoryjny. Chyba Platforma nie kwestionuje wyroków sądów Rzeczypospolitej, bo za moment w tym głosowaniu będziecie państwo kwestionować. Cisza odpowiada. Cisza jest odpowiedzią. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Cisza jest wyrazem kulturalnego zachowania się członków Wysokiej Rady. Dziękuję bardzo. Udzielam głosu radnej Elżbiecie Wirskiej. Szanowni radni, koledzy, szanowni wyborcy, nas wszystkich. Wydaje mi się, że sprawa jest bardzo prosta do rozwiązania nawet dzisiaj. Najpierw chcę odwołać się do stwierdzenia, które obiegło cały świat. Do stwierdzenia naszego prezydenta Andrzeja Dudy. Twórzmy systemy oparte na sile prawa, a nie na prawie siły. I dzisiaj w tak drobnej sprawie w stosunku do rzeczy, które się dzieją w świecie, prawo stanowi, że radny ma zamieszkiwać w miejscu w obwodzie, gdzie jest wybierany. Niepotrzebne nam są dzisiaj dywagacje o pierwszej instancji sądu, o drugiej instancji sądu. Nie wymagamy dzisiaj dużo, nie wymagamy dużo czasu. Dzisiaj mam serdeczną prośbę, żeby radny Kuchciński złożył nam honorowe oświadczenie, czy zamieszkuje w Kieźlinach. Bardzo proszę, żeby się odwołać do swojego sumienia, do honoru, do prawdy. Bardzo proszę pana radnego, żeby się zdecydował dzisiaj na publiczne oświadczenie, czy zamieszkuje w Kieźlinach. To wyborcy ocenią, czy radny postępuje zgodnie z poślubowaniem i zgodnie z honorem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Udzielam głosu radnemu Tomaszowi Głażewskiemu. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, do tego, żebym widział, że jest, panuje tu atmosfera kampanii wyborczej, to jeszcze brakuje mi tu tylko plakatów. Wysłuchałem tu szeregu ideologicznych wystąpień. Ja rozumiem, jest kampania wyborcza, kampania parlamentarna, tu nawet koleżanka radna już zwracała się do wyborców, zapewne prowadząc kampanię, zapominając, że jesteśmy na sali sesyjnej. Drodzy państwo, ja wysłuchałem też ideologicznych wystąpień i chcę powiedzieć jedną sprawę. Tu warto było zwrócić uwagę na jedną wypowiedź naszego kolegi radnego. Obywatel w państwie demokratycznym ma prawo do korzystania z prawa. Jeżeli radny podejmuje określone środki, ma prawo do tego i nie należy mu tego blokować, nie należy mu tego uniemożliwiać. Państwo chcą naszego kolegę, naszego wspólnego kolegę postawić przed faktami dokonanymi, wymuszając na nim określoną decyzję. Ma prawo korzystać z prawa w Polsce i tego prawa nie należy mu zabierać. Tak jak tu wcześniej było powiedziane, ja również będę głosował za tym, żeby miał możliwość skorzystania, o co zresztą prosił, i również będę głosował przeciwko państwa ideologicznemu wnioskowi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ad vocem proszę radna Elżbieta Wirska. Pan radny Głażewski, bardzo proszę, niech nie miesza rzeczy. Nie zwracałam się do swoich wyborców, tylko mówiłam o wyborcach radnego Kuchcińskiego. Zapytanie do pana radnego Kuchcińskiego. Czy jest pan w stanie dzisiaj złożyć nam publiczne oświadczenie, że pan nie zamieszkuje w Kieźlinach? Panie radny, proszę odpowiedź. Niech pan będzie odważny. Dziękuję bardzo. Udzielam głosu radnemu Krzysztofowi Markowi Nowackiemu.
Kilka kwestii. Pierwsza kwestia, przyłączam się do apelu tej mojej koleżanki, że pan radny powiedział publicznie, jak wyglądała sytuacja, kiedy rozstrzygnięcie sądowe nastąpiło, jego miejsca zamieszkania. Prosiłbym również o potwierdzenie koleżeństwa. Ja doskonale wiem, gdzie moi koledzy radni mieszkają. Mogę państwa zabić, wskazać miejsce, gdzie jest miejsce zamieszkania wszystkich, co do jednej osoby. Państwo też doskonale wiecie. Więc to jest też i wasza odpowiedzialność w tym momencie, bo wiecie, w czym uczestniczycie. To jest pierwsza rzecz. Nie chcę tutaj powielać opinii, które krążą wśród mieszkańców, zaczepiają mnie na ulicach, pytają się, mówią, panie Marku, Marek, co się dzieje, jak tak można? Wiem, widzę, jestem obecny. Ja mówię, idź, zgłoś to do prokuratury, zgłoś do rządzącej Platformy Obywatelskiej. Mówią, boję się, bo stracę pracę, boję się, bo nie będzie awans. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, chciałem tutaj panu, byłemu prezydentowi, panowi Czesławowi Małkowskiemu. Panie prezydencie, panie Małkowski, jeszcze raz, orzeczenie, wyrok Sądu Rzeczypospolitej. Sygnatura akt 10, numer sprawy 11, 13, łamane na 15. To jest dostępne. Ten wyrok, orzeczenie wpłynęło do miasta. Prezydent Grzymowicz wykreślił radnego, tak myślę, na skutek tego orzeczenia. To jest fakt powszechnie znany. Chyba że pan prezydent zaprzeczy, że taka sentencja nie wpłynęła, że to jest nieprawda. To tak na marginesie. Podsumowując, chyba że pan prezydent nie czytał tych dokumentów, to druga sprawa. Mam nadzieję, że czytał. Wracając jednak do meritum, proszę państwa. Jeszcze raz. Jesteście grupą, koalicją. Pan prezydent Grzymowicz też ma tutaj współodpowiedzialność za to. To nie jest tak, panie prezydencie, że pan się tylko tramwajami zajmuje. I chwała Bogu. Jest też i pana współodpowiedzialność za to, co się dzieje na tej sali. Pan też doskonale zna, gdzie mieszkają pana radni i radni pana koalicji. Tak samo jak ja wiem, gdzie moi koledzy mieszkają. Odwiedzamy się czasami. Odwiedzamy się czasami. Dziękuję. Dziękuję bardzo, ale zanim udzielę głosu kolejnemu radnemu, to pragnę poinformować kolegę radnego o fakcie, który kolega radny wie, że wyrok sądu trafił do pana prezydenta Olsztyna. I w oparciu o ten wyrok pan prezydent dokonał wykreślenia. Dzisiaj rozmawiamy o skutkach tego wykreślenia i o ewentualnych procedurach, ale wydaje mi się, że włączanie w to akurat w tym momencie prezydenta nie jest właściwe. To jest decyzja, my dzisiaj jesteśmy na sesji Rady Miasta i to jest gestia nas, Wysokiej Rady, wszystkich radnych. Dziękuję bardzo. To tak gwoli wyjaśnienia. Proszę bardzo, ad vocem radny Nowacki. Pani przewodnicząca i szanowny panie prezydencie, postępowanie państwa dzisiejsze doprowadziło mnie do takiej konkluzji, że może jakiś urzędnik to za pana prezydenta zrobił. Pan prezydent nie wie po prostu, że jest prawomocny wyrok Sądu Rzeczypospolitej Polskiej i w związku z tym, jak sądzę, ten wyrok niepodlegający jakby zaskarżeniu, niepodlegający jakby żadnej konkluzji dalszej, obliguje nas do rzeczy, o które klub mój wnosi. Jeszcze raz, nie jest moim zamiarem atak na pana prezydenta, ale proszę o odpowiedzialność za pana koalicjantów, którzy mają podjąć decyzję sprzeczną z pana decyzją. Pan przecież przed chwilą wykreślił radnego, a w związku z tym my musimy dokończyć sprawy, pozbawić pana radnego. Jeszcze raz, oczekuję na deklarację pana radnego Kuchcińskiego w sprawie miejsca. Panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Pan prezydent poprosił o głos poza kolejnością. Ja oczywiście prosiłbym o stosowne wnioski, jeśli już są kierowane. Tu mówię do pana radnego Nowackiego, bo jeśli chodzi o zarządzanie miastem, jeśli chodzi o przestrzeganie prawa, jeśli chodzi o tym bardziej czytanie dokumentów, to zawsze to robię, postępuję zgodnie z prawem. A więc prosiłbym, żeby nie wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Udzielam głosu radnemu Janowi Tandrakowi. Dziękuję. Szanowna pani przewodnicząca, szanowny panie prezydencie. Radni są wolni, dysponują własnym zdaniem. To zdanie będzie dzisiaj przedstawione w formie głosowania. Można mówić różne rzeczy, ale dla bacznych obserwatorów chyba jest widoczne, że jest to element kampanii wyborczej.
też na tej sali jest wielu znawców historii. Odniosę się do takiego stwierdzenia, że dajcie mi człowieka, paragraf się znajdzie. Oczywiście sąd podjął decyzję w oparciu o wniosek, który został złożony. Oczywiście wyrok jest. Pytanie jest, czy jest to wyrok konstytucyjny. Może po prostu jest jakaś luka prawna. Właśnie to jest a propos tej kultury. Kiedy panowie i panie mówili, panowie mówiliście, to my was słuchaliśmy. Proszę, natomiast, proszę o natomiast, umożliwienie. Natomiast jeśli pan radny Kuchciński mówi, żeby dać mu szansę wyjaśnienia swojej sytuacji, jaka jest, to radni powinni rozważyć, czy taką szansę mogą dać temu radnemu, czy też nie. Są pytania odnośnie miejsca zamieszkania pana radnego i do złożenia przez niego deklaracji. Szanowni państwo radni z Prawa i Sprawiedliwości, przecież w tym wniosku, który złożył pan Marcin Kuchciński, a które odczytała pani przewodnicząca, parokrotnie padło stwierdzenie, że jest zameldowany w Olsztynie. Chyba że słyszymy co innego. Chcemy słyszeć to, co chcemy słyszeć. Ja będę głosował przeciwko temu wnioskowi. Klub radnych Platformy, z tego co wiem, też będzie głosował przeciwko. Z tego względu, że chcemy, żeby były rozstrzygnięte wszelkie aspekty prawne. I nie kwestionujmy tutaj swojego zdania, ograniczając się do tego, że każdy będzie głosował zgodnie z własnym sumieniem. Nie ma tutaj mowy o dyscyplinie. Jest to bardzo poważna sprawa. Każdy sobie po prostu z tego zdaje sprawę i te decyzje będą odpowiedzialne. Chyba że państwo wiecie lepiej, jakie przesłanki są za innymi radnymi, tak? Nie, nasi radni głosują zgodnie z własnym sumieniem i z własnym przekonaniem. Dziękuję bardzo. Udzielam głosu radnej Ewie Zakrzewskiej. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, wydaje mi się, że w całym świecie i w Polsce, u nas, w naszym kraju również każdy przestępca dostaje szansę, nawet najgorszy, ma szansę odwołania się i wyczerpania całej drogi odwołania. Dzisiaj my chcemy naszemu koledze zabrać tą możliwość. Nie chcemy dopuścić do dalszego etapu tylko dlatego, że za 3 tygodnie są wybory i chcemy się pokazać. To, co dzisiaj się dzieje na tej sali, to ja jestem po prostu przerażona. Wydaje mi się, że nasi koledzy w ogóle jakby jakiegoś amoku dostali i zaczynają mówić o rzeczach, które zupełnie wzajemnie się w tej chwili obrażamy. Myślę, że słuchajcie państwo, dajmy szansę, ja bardzo proszę, żebyśmy dali szansę naszemu koledze, żeby miał możliwość wystąpienia na kolejne etapy odwoławcze. Pani przewodnicząca, w związku z tym, że widzę, iż niektórzy radni zabierają głos 5., 10. raz, wnoszę formalny wniosek o zamknięcie dyskusji. Dziękuję bardzo. W związku z powyższym oczywiście osobom zgłoszonym zostanie udzielony głos. Składam wniosek o przegłosowanie zakończenia dyskusji. Kto z państwa radnych jest za zamknięciem dyskusji po udzieleniu głosu 4 radnym, którzy zgłosili? Proszę o przygotowanie tablicy głosowań. Proszę bardzo. Proszę pana radcy prawnego. To jest wniosek formalny, w związku z tym jest po to tutaj mecenas, żeby wszelkie wątpliwości rozwiewać. Uprzejmie proszę o interpretację, czy można zamknąć dyskusję na sesji nadzwyczajnej. Proszę o głos. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, szanowni państwo, zgodnie z paragrafem 37 ustępem 6 regulaminu, po wyczerpaniu listy mówców przewodniczący obrad zamyka dyskusję. Czyli jest istotne wyczerpanie listy mówców. Po zamknięciu dyskusji dochodzi do głosowania. Natomiast oczywiście wnioski formalne można, wniosek formalny może być, przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w celu przedstawienia wniosków o charakterze formalnym.
Natomiast na podstawie artykułu 37 paragrafu 37 ustępu 6 wydaje mi się, że nie można zamknąć dyskusji przed wyczerpaniem listy mówców. Dziękuję bardzo. Czyli rozumiem to, momencik, rozumiem, że mamy zgłoszone 4 osoby. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Do wyczerpania. Przepraszam. Proszę bardzo, pani dyrektor. Jest, ale ja chcę zamknąć. Ja mogę do... Proszę bardzo. Woli wyjaśnienia. W momencie, kiedy pada wniosek o zamknięcie dyskusji, oczywiście te osoby, które zostały zgłoszone, zostają dalej w liście, tak? Tak? Natomiast trzeba najpierw przeprowadzić głosowanie o zamknięcie i umożliwić wypowiedzenie się tym osobom. Natomiast tutaj rozumiem, czy pan przewodniczący klubu zadał pytanie, czy w tej sytuacji można w ogóle zamknąć dyskusję, tak? To już odpowiadam. Wniosek o głosowanie bez dyskusji. Nasz statut nie reguluje tego, w jaki sposób powinniśmy się zachować przy sesji nadzwyczajnej, stąd jest interpretacja taka, że powinniśmy stosować te same przepisy, które są w odniesieniu do sesji zwyczajnej, zwoływanej w zwykłym trybie. I tutaj statut wyraźnie wskazuje sytuację, kiedy nie można zamknąć listy osób zgłaszających się. I są to następujące przypadki. W przypadku uchwały budżetowej bądź uchwały w sprawie zmian w budżecie, uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium, uchwały w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego, uchwały o przyjęciu statutu bądź o zmianie statutu, uchwały o odwołaniu przewodniczącego rady bądź wiceprzewodniczącego rady, uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania prezydenta. I to jest jedyne numeratywnie wymienione przykłady, kiedy nie można zamknąć dyskusji. Dziękuję. Dziękuję bardzo, czyli zrozumiałam, że moje procedowanie jest właściwe, czyli potwierdzam osoby, które w momencie złożenia takiego wniosku formalnego, czyli czwórka radnych, no były te cztery w momencie, jak ja poddawałam pod głosowanie, te cztery osoby, tym czterem osobom zostanie udzielony głos, ale w tej chwili, żeby nie było takich niejasności, proszę o ustosunkowanie się do wniosku radnego i kto jest za zamknięciem dyskusji po udzieleniu głosu tej czwórce radnym. Proszę o udzielenie swojego głosu. Dziękuję. 15 za, przeciw 7, wstrzymało się 0, obecnie niegłosujący 0, czyli wracamy do dyskusji i kolejnej czwórce radnych udzielam głosu po kolei. Jako pierwszy radny Krzysztof Marek Nowacki. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, czuję się tutaj, jakbym oglądał obrazek z podręcznika wiedzy o społeczeństwie, kiedy trzy wilki złapały zająca i mówią jemu: słuchaj zając, myśmy demokratycznie uchwalili, że ciebie zeżremy. Przed chwilą Państwa głosowanie jest podobne. Korzystacie z woli większości, łamiąc standardy demokratyczne, kneblując możliwość wypowiadania się swobodnego. Cóż by Wam ubyło, gdyby te jeszcze dwie, trzy osoby zabrały głos? Ja wiem, że to boli. Też czasami boli, kiedy ktoś bliski mi wskazuje na niestosowność mojego postępowania. Mnie to boli po prostu. Ale moja wiara nauczyła mnie podchodzić z pokorą do pewnych rzeczy. Jeśli mam pewne wątpliwości, spowiedź święta dopomaga mi. Szanowny Panie Radny Tendyrak, my tu mówimy o niezameldowaniu, ale o zamieszkaniu. Ja zamieszkuję przy ulicy Wachowskiego 4, mieszkania 7. Może to potwierdzić masa osób. Pieczewo, setki ludzi na zawołanie. Mogę Państwa zaprosić wszystkich do mojego bloku, do sąsiadów. Wiedzą, gdzie mieszkam. Do księdza proboszcza. Najmniejszy problem udowodnić cokolwiek. To jest pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Panie Radny Morzewski, ja się cieszę, że Pan w tandemie politycznym uczestniczy. Ja rozumiem sytuację, w jakiej się znaleźliście w przededniu wyborów, które... Ja wiem, że ratujecie się jak możecie. To jest Wasze prawo. 1780 zł diety też jest ważne. Przykro mi o tym mówić. Mam świadomość konsekwencji swoich słów, że niektórzy z Was będą mnie nie lubili po prostu. Wracam jeszcze raz do tego naszego obowiązku. Mamy obowiązek postępować zgodnie z sumieniem. Nie z pojemnością czegoś nieokreślonego. Proszę Państwa,
Wiecie, co to są skrupuły? Skrupulus to jest taki mały kamyczek, który kiedyś nazywali Rzymianie. On wchodzi pod sandał. To naprawdę jest dolegliwe, proszę Państwa. Jak mężczyźni będą się golić? Brody zapuścicie? Czyż człowiek goli się i patrzy sobie w oczy i widzi, co robię, jak robię, dlaczego robię? Ja wiem, że apeluję do takich prostych odruchów, ale co mam Państwu powiedzieć? Mam Was poprosić o to, żebyście postąpili zgodnie z tym, co nazywacie sumieniem, a nie polityką, a nie polityką. Ja sobie nie wyobrażam, że w moim klubie była podobna sytuacja, żebym nie wiedział, gdzie mój kolega zamieszkuje czy koleżanka, że wyrok Sądu Rzeczypospolitej jest, a my przegłosowujemy w tenże wyrok, mówiąc, a co ta? Z ust pana Tenderaka padło słowo. Jakieś się wyjaśni, w jakiś się sposób znajdzie przecież. Dajmy mu czas, bo jakiś sposób znajdzie. No i szuka tego sposobu. I szuka tego sposobu. Przykro mi jest najzwyczajniej w świecie. Tak jak was lubię wszystkich, to mi przykro jest. Tutaj kolega mówił o impoderabiliach. Naprawdę są pewne zasady, których musimy przestrzegać. Najwyższa pora, żeby w Rzeczypospolitej przestrzegać pewnych zasad. Jeśli ktoś się przewróci, niech wstanie, przeprosi. Przecież to nie oznacza, że radny nie może potem kandydować. Niech zamieszka w Olsztynie, jest sprawa załatwiona. Są inne gminy, inne miasta. Olsztyn jest pięknym miastem. Jest coraz piękniejszym. Cieszę się z linii tramwajowej, którą realizuje pan prezydent. Tam, gdzie mogę chwalić pana prezydenta, będę uchwalił. Ale mam też prawo i cieszę się, że pan prezydent to szanuje, do wyrażenia swojej opinii, bo to jest takie miejsce dane nam przez wyborców. I ja jeszcze raz nie mówię w swoim imieniu Marka Nowackiego. Jestem osobą funkcjonującą na Pieczewie. Ludzie mnie się pytają po prostu. Pytają mnie się, co wy tam wyrabiacie. Przecież tak nie może być. Wstyd. To po prostu jest po ludzku wstyd. Dziękuję bardzo. Udzielam głosu radnej Elżbiecie Wirskiej. Chciałam się odnieść do wypowiedzi przemiłej koleżanki radnej Zakrzewskiej, która oskarżyła tu nas radnych PiS-u o jakieś bycie w amoku. Nie, my chcemy dzisiaj pomóc panu radnemu Kuchcińskiemu. Ja nawet chcę zadeklarować, chcę dalej, że jeżeli pan Kuchciński stwierdzi dzisiaj, że zamieszkuje w Olsztynie, to ja będę za tym, żeby nie odwoływać go z funkcji radnego. My chcemy dzisiaj ułatwić życie i nie rozumiem, po co koledzy tutaj koalicji radnego wprowadzają go po prostu w kłopoty, krzywdzą go, bo każą mu korzystać z zawiłych procedur sądowych. Wcale tutaj niepotrzebne jest chodzenie po sądach. Wystarczy, że dzisiaj radny Kochciński oświadczy, że zamieszkuje w Olsztynie. Ja wtedy zagłosuję za nim. Także proszę nas nie oskarżać o kampanię wyborczą, bo tutaj no, ewidentne takie polityczne działania są ze strony koalicji, która jakby liczy na jakieś przedłużanie sprawy. Apeluję jeszcze raz. Drogi kolego, niech pan naprawdę złoży dzisiaj oświadczenie. Będę za panem całym sercem, jeżeli po prostu tutaj pan honorowo się zachowa. Dziękuję bardzo. Udzielam głosu przewodniczącemu Klubu Prawa i Sprawiedliwości, radnemu Dariuszowi Rudnikowi. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, wahałem się, czy zabierać jeszcze głos w tej dyskusji. Ale padło tutaj szereg bardzo emocjonalnych sugestii, wręcz oskarżeń o to, że nasze ugrupowanie polityczne chce na tej sprawie coś ugrać, że ktoś tu prowadzi kampanię polityczną. To są takie chwyty retoryczne, bardzo często stosowane przez Platformę Obywatelską. Panie radny Głażewski, nie ma tutaj żadnej kampanii. Panie radny Tandyrak, wyroki sądu oczywiście trzeba przestrzegać i odwoływanie się do niekonstytucyjności wyroku. Pan chyba sobie nie zdaje sprawy, o czym pan mówi. Czy pan chce zmieniać konstytucję, żeby tylko swojego kolegę zachować na fotelu radnego? Jest to z waszej strony zwykłe pieniactwo. To jest... W naszej tradycji był taki okres, kiedy to pieniactwo było podkreślane. Wy tego strasznie nie lubicie, jako wstydzicie się tradycji polskiej czy też staropolskiej. A co w tej chwili robicie? To, co robicie, to jest dokładnie pieniactwo. Sąd sądem, ale
Efekt musi być po naszej stronie. Nie róbcie tego. My nie chcemy, żebyście takie rzeczy stosowali. I teraz najważniejsza sprawa. Tutaj chodzi wyłącznie o prawo. Państwo rządzicie w Polsce, państwo rządzicie w mieście. Przecież jeśli to prawo wam nie odpowiada, możecie je zmienić. To prawo samorządowe, które jest dziurawe jak sito. Bo co my tutaj możemy jako ugrupowanie polityczne ugrać w cudzysłowie? Jeżeli pan radny Kuchciński czy inne osoby, które w dalszym ciągu pozostają pod zarzutem czy wątpliwością prawomocności ich mandatów, ten mandat utracą, w ich miejsce wejdzie inny członek tego ugrupowania. Czyli to prawo nagradza, a nawet prowokuje, mogę powiedzieć, do różnego rodzaju kombinacji. Bo możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że tutaj przyjedzie jakiś znany w kraju celebryta, zdobędzie masę głosów, bo jest znany i kamery chodzą, pięć kamer chodzi za nim krok w krok. On zdobędzie kilka tysięcy głosów, a następnie po procedurze zostanie mu mandat cofnięty. I w jego miejsce wejdzie ktoś, kto jest z tego samego ugrupowania. Więc co my mamy tutaj do ugrania? Naprawdę, ja z całą sympatią podchodzę do Marcina i wcale mi nie zależy, żeby jego konkretnie pozbawiać mandatu. Natomiast prawo jest takie, jakie jest. Jeżeli państwo macie możliwości, to je zmieńcie i wtedy my nie będziemy mieli tutaj nic do powiedzenia. Tak samo jest prawomocnie, zgodnie z wszystkimi procedurami złożony wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Pani przewodnicząca ten wniosek przyjmuje i sesji nie zwołuje. Prawo nie przewiduje żadnej sankcji, żadnej konsekwencji. Przechodzimy nad tym do porządku dziennego. Nic dalej się nie dzieje. Proszę państwa, naprawdę skończmy tą sprawę honorowo i zajmijmy się sprawami miasta, bo jest tych spraw bardzo dużo i to pieniactwo powinno znaleźć dzisiaj finał. A pan Kuchciński ma pełne możliwości, pełną drogę do podejmowania dalszych działań prawnych w swojej obronie. Na dziś jest prawomocny wyrok, jest wykreślenie z rejestru wyborców i nasz wniosek jest moim zdaniem w pełni zasadny. Powinniśmy podjąć tą decyzję, bo inaczej będzie musiał to zrobić wojewoda. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jako ostatni w dniu dzisiejszym głos zabierze radny pan przewodniczący Grzegorz. Dziękuję pani przewodnicząca, panie prezydencie, szanowni radni i szanowni zgromadzeni go. Prawa i przykra się temu wszystkiemu przysłuchiwałem i myślę, że pewnego rodzaju poziom zatracenia się w różnego rodzaju dryblingach ma swój kres. Koniec końców ma swój kres. Mogę, bo rzadko się złoszczę, ale jestem na granicy ze złoszczenia się. To, co powiedział przewodniczący Dariusz Rudnik. Ja bardzo lubię Marcina, zawsze głosowałem za tym, żeby był przewodniczącym Komisji Sportu, ale prawo jest takie, jakie jest. I teraz mogłem startować w wyborach, to odnośnie tutaj wypowiedzi kolegów Tanderaka i Gorzewskiego, a nie startowałem, więc mnie proszę nie posądzać o kampanię wyborczą. Poza tym jest kolejna sprawa. Jaka kampania wyborcza, skoro sprawa została zgłoszona w maju? Więc jeżeli obarczamy wszystko kampanią wyborczą, to czy sprawa pana radnego Czesława Jerzego Małkowskiego trwająca już tyle lat, a kończąca się ostatnio w sądzie przed wyborami także jest sprawą wyborczą? Czy może chcecie państwo udowodnić, że sąd jest z nami w jakimś spisku, że dajmy na to jest po stronie Prawa i Sprawiedliwości? No to jest przecież jakiś absurd. To jest to, co powiedział kolega Rudnik. No to o co tutaj chodzi? O podważanie ustroju panującego w Polsce? Czy może o stwierdzenie, że sądy sprzyjają w tym kraju Prawu i Sprawiedliwości? Byłoby rzeczywiście jakieś nowum na skalę, myślę, ogólnopolską. Ja w ogóle gratuluję panu radnemu wsparcia tak szanowanej w Olsztynie osoby, jaką jest Czesław Jerzy Małkowski. To na pewno zaowocuje wielokrotnie, naprawdę. To jest kolejna sprawa. I mam pytania do radcy prawnego, ale zanim ja je
wygłoszę, to chciałem jedną rzecz jeszcze powiedzieć. Znam wypowiedzi części ludzi z tej sali i to siedzących po lewej stronie, które były zgoła odmienne od tych, które tutaj słyszę. Naprawdę, zgoła odmienne. I chciałem powiedzieć, że bardzo też pomagały koledze Marcinowi osoby z jego ugrupowania w obecnej jego sytuacji. I niech to będzie cały komentarz i po prostu tego już czasami znieść nie można, co się dzieje na tej sali. Więc no opamiętajcie się, może tak, ten Prawo i Sprawiedliwość to jest taki zły tutaj duch w ogóle wszędzie, jako przedstawiany. Ale wiem, co mówię i naprawdę, niech to wszyscy rozważą w swoich sumieniach, w co tutaj gra. I kiedyś pamiętam, jak była sprawa w 2010 roku, odsłonili do mnie wtedy również dziennikarze i Marcin Kuchciński był wtedy wykreślony z rejestru wyborców w Olsztynie przez wójta gminy Dywity. Przez 3 tygodnie dziennikarz do mnie zadzwonił i powiedziałem mu wtedy, bo pamiętam te słowa, do Gazety Olsztyńskiej, że znam Marcina i w takiej sytuacji, gdyby były jakieś przesłanki, to uważałem, że postąpiłby honorowo. I teraz jest taka sytuacja, że mamy prawomocne orzeczenie, czy jak tutaj też niektórzy mówią mocniej, wyrok sądu. No i po co zaklinać rzeczywistość? Naprawdę, z tego powodu zadaję pytania tutaj radcy prawnemu. Dziękuję Ci, Robercie, że jeszcze zdjęcia mi robisz. Także, a to jest, dobrze. Mam pytanie do Pana radcy prawnego. Pierwsze, czy prawomocne orzeczenie może być niekonstytucyjne? To jest prawomocne, jeżeli chodzi o sąd w Polsce. To jest pierwsza rzecz. A druga sprawa, czy koniec końców tak naprawdę radny, według Pana, radny straci mandat taką drogą, jak widzimy, nie przez Radę Miasta, ale później ewentualnie przez wojewodę i sądy administracyjne. Czy koniec końców straci, skoro jest prawomocne orzeczenie? Czy jest jakaś możliwość, żeby to prawomocne orzeczenie podważyć, czy tylko jest to przedłużanie bycia radnym? Bo to jest podstawowa kwestia. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, to odpowiadając na pierwsze, pytanie. Oczywiście orzeczenia sądu, czyli wyroki i postanowienia jak najbardziej mogą być niekonstytucyjne, jak również całe tryby postępowań mogą być niekonstytucyjne. W tej sytuacji można zauważyć, że konstytucja co do zasady wskazuje obligatoryjność rozpatrzenia sprawy przez dwie instancje sądowe. Tutaj przepisy kodeksu wyborczego mówią jedynie o postępowaniu jednoinstancyjnym, zatem ten przepis w mojej ocenie już sam z siebie jest niekonstytucyjny, co może być w przyszłości, powodem skargi konstytucyjnej. Tak było w przypadku sądownictwa administracyjnego. Do 2002 roku mieliśmy sądownictwo jednoinstancyjne, natomiast było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, że sądownictwo, w tym sądownictwo administracyjne, musi być dwuinstancyjne. W tej sprawie mamy do czynienia z, tutaj skoryguję, nie wyrokiem, czyli takim orzeczeniem, które ma taki solenny, uroczysty charakter, ale postanowieniem. Niemniej jednak postanowienia, od postanowień co do zasady, tak jest w wielu procedurach cywilnej, karnej i administracyjnej, przysługują zażalenia. Także w mojej ocenie sam ten przepis, który wyraźnie wskazuje, że od postanowienia nie przysługuje środek prawny, w mojej ocenie jest niekonstytucyjny i może być przedmiotem w przyszłości skargi konstytucyjnej, nie wiem, pełnomocników pana radnego. Druga kwestia, nie będę wypowiadał się w ocenie metod i technik, w jakich pełnomocnik pana radnego będzie prowadził postępowanie, ale z uwagi na fakt, że złożył odpowiednie wnioski, pisma, no to widzi możliwości wzruszenia decyzji, czyli tutaj postanowienia sądu w ten sposób, że odwołuje się, zaskarża postanowienie decyzję prezydenta. Odnosząc się do drugiego pytania, przepis artykułu 383 paragraf 2 powinien być rozumiany nie tylko literalnie, ale także w oparciu o
inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Mianowicie tutaj mam na myśli artykuł 98a ustawy o samorządzie gminnym. Nie bez kozery ustawodawca wprowadził ten przepis, ponieważ w praktyce, jaka ma miejsce w Polsce, jeżeli chodzi o wydawanie uchwał stwierdzających wygaśnięcie mandatu radnego, jest wiele możliwości. Tutaj nawet są głosy doktryny, które mówią, że nie można odmówić Radzie Miasta, Radzie Gminy możliwości swobodnej oceny okoliczności faktycznych. Z tych też powodów głosowanie może przybrać ten, a nie inny jakby wynik. I z tych też powodów ustawodawca wprowadził artykuł 98a, który umożliwia wojewodzie przeforsowanie swojej decyzji, przy czym to też jest decyzja oparta o jego, kolokwialnie mówiąc, widzimisię w danej sprawie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wobec wyczerpania porządku obrad dzisiejszej sesji, nie jeszcze sesji, przepraszam, czwartego punktu, przechodzimy do kolejnego punktu obrad dzisiejszej sesji, czyli do głosowania uchwały. Kto z Państwa, wobec zamkniętej dyskusji o głos poprosił w kwestii formalnej, to oczywiście bardzo proszę, radny Marcin Kuchciński. Proszę bardzo, kwestia formalna. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowny Panie Prezydencie, Wysoka Rado, ja chciałem poinformować, że z tego głosowania wyłączam się. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. W związku powyższym przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Uprzejmie proszę o naciśnięcie właściwego przycisku. Głosujemy za przyjęciem, przeciw lub wstrzymujemy się od głosów. Dziękuję. 7 osób za przyjęciem uchwały, 14 przeciw, 1 obecna nie głosująca. W związku z powyższym stwierdzam, że uchwała nie została podjęta. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 14. sesję Rady Miasta Olsztyna.